serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was do rozpakowania razem ze mną tego oto zestawu słuchawkowego. To jest zestaw słuchawkowy firmy Jabra, czyli no praktycznie wiodącego producenta właśnie w produkcji zestawów słuchawkowych Bluetooth do telefonów, smartfonów i tak dalej. To jest dokładnie model Jabra Sport, na co Wam chciałem właśnie zwrócić uwagę, że jest to zestaw słuchawkowy. To nie jest jedna słuchawka, ale dwie słuchawki. Zobaczcie, przez to niewielkie okienko widać z jednej strony jedną słuchawkę, z drugiej strony drugą słuchawkę. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na opakowanie. Już tutaj Jabra zadbała o każdy dosłownie szczegół. Całość jest bardzo elegancka, wygląda naprawdę świetnie. I mamy tutaj kilka informacji związanych właśnie z tymi słuchawkami. Przede wszystkim są bardzo komfortowe, przyjazne dla ucha. Sprawdzimy oczywiście to w praktyce. Druga rzecz, są odporne na różnego rodzaju zaklapania, deszcz. Standard militarny, jak się chwali Jabra. No, dla sportowca rzecz, która musi być jako obowiązkowa. Co tutaj mamy dodatkowo? Wbudowane radio FM. To jest bardzo duży plus. Oczywiście z tyłu mamy dodatkowe informacje, między innymi o tym, iż mamy tutaj redukcję wiatru. Druga rzecz, słuchanie oczywiście muzyki z telefonu stereo. Możliwość podłączenia do dwóch urządzeń jednocześnie, właśnie sparowania z tymi słuchawkami, plus informacje odnośnie żywotności baterii i tak dalej. Także przejdźmy już do samego rozpakowania. Właśnie Jabra bardzo mocno postarała. Okej, nie będę może tego całkiem urywał, bo chyba już się tutaj do środka powinienem dostać. Mam nadzieję, że od dobrej strony w ogóle ja to otwarłem. Słuchaweczka leciała. Czy coś tu mamy w środku? Nie, tu w środku nic nie mamy. Chyba z dobrej strony w ogóle to otworzyłem. I teraz tak, całość jeszcze jest na takim plastikowym blistrze. Są same słuchawki, to je od razu, o nie, od razu ich nie wyciągnę, ponieważ one są tutaj zabezpieczone. Jeszcze dodatkowo taśma. Marley, nie strasz. Tu jeszcze na kablu jest taka karteczka informująca o tym, gdzie należy umieścić telefon, tak żeby zestaw słuchawkowy działał poprawnie. Zaraz Wam to pokażę, może w przybliżeniu będziecie lepiej to widzieli. O, już się z tym uparłem. Dobra, trochę to trwało. I teraz tak, rzućcie okiem tutaj właśnie na tą niewielką karteczkę. Mam nadzieję, że to będzie dostatecznie dla Was widoczne. Tutaj jest informacja o tym, iż telefon, który ma współpracować z tymi słuchawkami, znajdował się po prawej stronie słuchawki, czyli na prawej naszej ręce. To jest bardzo, bardzo małe, słabo widoczne. Najpierw zrobię Wam zdjęcie i wrzucę zdjęcie, jak to wygląda. Dobra. Przyjrzyjmy się reszcie słuchawek. Całość jest na dość długim kablu. Tutaj nie ma żadnego problemu dokładnie, żeby to było założone. Same słuchawki sobie omówimy za momencik. Zobaczymy, co tu jeszcze jest w zestawie. Całość tylko otworzymy, żeby to nie wyleciało. Pierwsza rzecz, może po kolei. Tutaj jest zarejestrujcie swój produkt, będą z tego dodatkowe profity. Co tutaj mamy? Instrukcja obsługi w języku angielskim, francuskim. Zobaczymy, czy jest po polsku. Tak, jest również po polsku. Także tutaj Jabra myśli o naszym kraju. I takie kilka informacji marketingowych związanych właśnie z tymi słuchawkami. Tutaj mamy trzy rodzaje, czy dwa rodzaje. Zaraz zobaczę, jak to wyrzucę. To są gumki, które możemy tutaj umieścić na nasze słuchawki. O, mniej więcej tak, żeby dostosować. To ja tutaj mam teraz jedne założone, także one tutaj pasowały nie będą, ale to są zamienne takie właśnie gumki, żeby to lepiej do siebie dostosować. To są dwa rodzaje, tak. Dwa rodzaje takich właśnie gumek zabezpieczających. Ok, niech to idzie z powrotem do woreczka. Co tutaj mamy dalej? Nie, to jest tylko papier, tak. To nic nie jest, żaden dodatkowy akcesorium. Ładowarka. Ładowanie tutaj się odbywa, to jest ładowarka sieciowa, ten kabel jest minimalnie dłuższy,
oczywiście do słuchawki ładowarka sieciowa z naszym standardowym wejściem, plus jeszcze dodatkowe dwa elementy, Jabra Sport, tutaj również jest instrukcja obsługi, z tym, że tutaj nie ma chyba języka polskiego w tej instrukcji obsługi. Tu mamy podstawową informację o tym, jak uruchomić te słuchawki. Jeszcze raz jest powtórzenie tego, co jest również właśnie tutaj na pasku, także to powinniście lepiej nawet zobaczyć, lepiej widzieć, jak należy te słuchawki sparować, gdzie powinien znajdować się telefon. I tak jak widzę tutaj po spisie języków, a nie, jest też język polski, też jest język polski w tej instrukcji. No i oczywiście kolejna rzecz, również bardzo ważna, bez czego zestaw słuchawkowy by się tutaj nie obył, a mianowicie opaska na rękę, która jest jednocześnie etui do naszego telefonu. Także to sobie zakładamy tutaj gdzieś na prawą rękę, zestaw słuchawkowy, cyk, my sobie biegniemy, jedziemy rowerem, robimy to, co nam się podoba. W tym samym czasie możemy bez dodatkowych kabli, dosyć pojemna kieszeń, bez dodatkowych kabli słuchać muzyki, słuchać sobie radia i oczywiście prowadzić rozmowę telefoniczną. Także teraz wrócimy do samych słuchawek. Zobaczcie, same słuchawki są dosyć duże, no nie są typowe pchełki, mamy tutaj bardzo duże zauszniki wykonane z dobrej jakości materiałów, one nie powinny powodować żadnych tutaj wysypek, żadnych po prostu objawów alergicznych. To jest słuchawka akurat lewa, tak, dokładnie to jest słuchawka lewa. Nie ma tutaj żadnych przycisków, żadnych portów do ładowania, jest sama czysta słuchawka. I słuchawka prawa, tutaj mamy stop, pauza, z boku mamy regulację, z tyłu właściwie regulację głośności, plus, minus, włącznik radia FM, a tutaj pod zaślepką ukryty właśnie port do ładowania tych słuchawek. One są teraz jeszcze nienaładowane, także trzeba je będzie najpierw naładować. Czy coś tu jeszcze są, jakieś porty? Nie widzę tutaj żadnych portów. Ok, na samej słuchawce mamy logo Jabry. Całość no, prezentuje się naprawdę elegancko. Mam nadzieję, że będzie tak komfortowa, jak Jabra zapewnia. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę, za rozpakowanie tych bardzo eleganckich słuchawek Jabry. Pamiętajcie o naszym konkursie, tutaj Wam przypomnę. Konkurs cały czas trwa do praktycznie końca miesiąca, do wygrania multimedialny odtwarzacz HD Dune. Zapraszam Was do brania udziału w konkursie, do rejestracji na naszym portalu i do zobaczenia w następnym filmie.